wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak sprawują się nasze nowe wały, ponieważ pod koniec roku nie miałyśmy okazji ich przetestować w warunkach polowych. Tak więc dzisiaj odcinek siewu buraka ćwiekowego w naszym gospodarstwie oraz doprawiania, dogniatania naszej ziemi. Więc zapraszam do oglądania. Shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain. Game of survival. Any time or place. Watch 'em run away. Gospodarstwa przyjechały wały z firmy Expon Krośniewice. Są to wały uprawowe tytan. Mamy tutaj pierścienie typu Cambridge. Na ramię przymocowane mamy trzy siłowniki. Są to wały rozkładane i składane hydraulicznie. Mamy oczywiście stopkę podporową, zaczep tradycyjny. Z tyłu mamy również kółka transportowe. Z jednej i z drugiej strony. Na ostatnich targach w Kielcach zdążyłyśmy zauważyć, że kolorystyka naszych wałów, a mianowicie firmy Expon, zdążyła się już zmienić. Kolor jest zmieniony. Firma wdroża nowe technologie oraz wprowadza nowe maszyny. A co do wałowania, kupiłyśmy je z zamiarem wyrównania powierzchni gleby, ponieważ dzięki wałowaniu grudki zostają rozbijane. Nasionka, wysiewając je w glebę, mają lepszy kontakt z glebą. Struktura również jest poprawiana, więc liczymy, że stosując wałowanie,
pod buraczki, struktura gleby się zmieni, poprawi, warunki wodne zostaną utrzymane na odpowiednim poziomie, a kiełkowanie dzięki temu będzie szybsze i korzystniejsze dla nas. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Pracę mamy już zaczętą i aby mieć sensowne porównanie tego, co robimy dzisiaj, po tej stronie mamy przejazdy zawałowane, a po drugiej ziemię spulchnioną agregatem uprawowym. Także zarówno po lewej, jak i prawej stronie burak ciukłowy został już zasiany. Jak widzimy, tutaj mamy ziemię ładnie dognieconą, zbitą, a po tej również ładnie, ale już spulchniono. Na przestrzeni sezonu zobaczymy, jak zachowa się uprawa na glebie wałowanej, a jak na spulchnionej agregatem. Pogodę dzisiaj mamy dosłownie piękną, ziemia ładnie przesycha. Werka dzisiaj wciąż z siewnikiem, bo to jest jej ulubiona praca w trakcie rozpoczęcia sezonu wiosną. Także Werka jest w małym smerfie, sieje nam już przestawionym siewnikiem. Za niedługo, jak przejdę do Werki, pokażę Wam, jak ten siewnik został przestawiony, bo buraczki już po raz drugi siejemy w zagony, także dwie sekcje siejące przenieśliśmy spoza zarysu ciągnika do środka między koła siewnika, co zresztą sami zobaczycie za chwilę. Survival, any time or place. Watch 'em run up.